Marcin, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Wiesz z jakiej okazji? Wiem. Z jakiej? Z dnia dziecka. Super, dziękuję. Też wszystkim życzę dzieciom najlepszego. Marcin, tutaj straszna wiadomość do nas dotarła. Sam ją przekazałeś, że Aleksej Ignaszow ma być twoim następnym rywalem. Powiem ci szczerze, jestem mile zaskoczony i myślę, że chyba większość kibiców w Polsce dzisiaj jeszcze odbierze tą wiadomość jako świetny news. Powiem ci, że bardzo się cieszę i powiem ci, że cieszę się z kilku powodów. Pierwsze, bo dla mnie zawsze Aleksej Ignaszow był takim nie do końca spełnionym, uważam, zawodnikiem, bo zawsze ocierał się o finals, o tę finową ósemkę. Zawsze już prawie gdzieś tam był i nigdy jednak tym mistrzem K1 nie został, tak? To jest raz. Dwa, że miałem przyjemność trenowania w Cinudzi, byłem to na sparingach. Akurat nie miałem przyjemności sparowania z Aleksejem Ignaszowem, bo wtedy się szykował do turnieju w Japonii jakiegoś. To jest następna sprawa. A jest jeszcze jeden fakt, ci tak przypomnę, jak można powiedzieć, że Aleksej Ignaszow poza tobą i oczywiście tą słynną trójką czy czwórką zawodników, którzy otwierali w polskiej K1, jeszcze toczył walkę z Remi Boniańskim i chyba pierwszą zawodową walkę w Polsce toczył. Tak, tak. Jeszcze oni robili wtedy w boksie tajskim, ta walka tak, była. Tak, w boksie tajskim. No i dwa, że ta walka będzie w mojej całej karierze. Nie chodzi, że będzie najcięższym zawodnikiem, tylko zawodnikiem, który chyba spowoduje u mnie naprawdę takie troszeczkę dużą zmianę jakiegoś schematu walki. No bo ja jestem z takim chuliganem, biokiem, a tutaj jednak to myślę, że może nie zdać jakiegoś egzaminu, bo on bardzo dobrze walczy z kontry, nie wydaje się w bójki, bardzo dobrze klinczuje. No i żeby gdzieś tam czasami przy tej mojej szarży nie poszedł jak się odczepczy, żebym nie obudził się w szatni, nie? Także myślę, że to będzie troszeczkę wymagało ode mnie większego pomyślunku. No i nogi będzie na pewno, bolały będą nogi. Mnie będą bolały od okopywania, jego mam nadzieję, że będą bolały od blokowania. A to przed chwilą właśnie to ogłoszenie tego pojedynku, ono już poszło oficjalnie, czy to ty? Tak, nie, oficjalnie już poszło podczas studio, tak, w studio już poszło oficjalnie. Bo myśmy nie słyszeli, ale powiem ci tak, myślisz, że to będzie trudniejszy rywal niż Graham, czy to jest ta sama półka mniej więcej? Myślę, że inna, czy cięższa, wiesz, każdy zawodnik jest innym zawodnikiem. Witek Graham ma styl, no bije się, tak? Skraca dystans, idzie w wymianę. Aleksej Ignaszow raczej tak nie robi. On kalkuluje, on cały czas na zimno, na chłodno. Ma kilka takich swoich sztandardowych akcji, tak? No i nimi pracuje. Głównie pracuje niskimi kopnięciami, tak? Bo już można było, jeżeli ktoś się interesuje, obejrzeć jego walki, że on ani raz nie uderzył ręką, on kończył walki low kickami, tak? Także to jest to. No myślę, że walka w kategorii dla mnie będzie na pewno walką cięższą z Peterem pod względem właśnie tej mojej jakiejś tam większej kalkulacji, tak? A jak będzie, zobaczymy. Macie jakiś plan B na ciebie, w sensie na twojego rywala, bo wiesz, jak to z tymi weteranami. Znaczy, że się któryś z nas wysypie. Znaczy, przyczepiasz się do naszego wieku, bo absolutnie mamy obywateli 40 lat, tak? Nie, absolutnie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Na pewno już coś tam, wiesz, no mamy jeszcze troszeczkę czasu, tak? Mamy 4 miesiące, także mam nadzieję, że wiesz, że coś zostanie na pewno też dograne, bo to nie ukrywajmy, ja tak samo mogę się w pewnej chwili wysypać, bo nigdy się nie wysypałem do tej pory, ale no nigdy nie mów nigdy, prawda? Wypluć i odpukać oczywiście w tą pustą głowę. Mam nadzieję, że ja i on dotrwamy do tego wszystkiego. Pojawiło się to nazwisko Lebanera też w kontekście tej walki teraz? Nawet na ten temat nie żartujmy. Nawet nie żartujmy, żeby znów nie wyszło, bo dla mnie to już jest nawet nieśmieszny, a tam to już jest przykry temat. I wiesz co, i gdy nie będziemy poruszać tego tematu, ten temat może nigdy nie powróci. No, ale na zakładkę Lebaner nie byłby zły nagle, nie? To znaczy, że przyjechał może. Obiecywał. No właśnie, obiecywał, ale chyba nawet Sławek sam już nie chce. Sławek już nie chce, bo ponieważ już kilka razy była ta sytuacja. I to wiesz co, to nawet chodzi o to, że gdy organizator gali, czy nawet poprzednich gali, gdy my mamy z nim walczyć, ponosi jakieś olbrzymie koszty nawet promocji, prawda? Bo to chodzi o stricte tego zawodnika. I ludzie troszeczkę też są zawiedzeni, bo ludzie może przez tego stricte tego zawodnika, tak? Dlatego to nawet kibicom nie możemy już tego zrobić. Do spraw pozytywnych przejdźmy. Jutro jest mecz, prawda? Tak. I jesteś na bramce czy w ataku?
Myślę, na kolana, to znaczy inaczej, no na bramce parę lat stałem. Ty słaby, to iść na bramkę, tak? Pamiętasz to ze szkoły? Na bramce stałem prawie 20 lat, jak już doświadczenie mam. Masz dość, no. Ale nie, no co, ja powiem ci tak. Kto mnie zna, to wie, jakim jestem biegaczem. Jeszcze biegać i kopać w piłkę jest to dla mnie coś nieosiągalne dla mnie w tej chwili, umysłowo. No co tam, Michał, fajne jest to, że Michał Materla ma za tydzień galę, walkę, tak? On też nie może się forsować, czyli albo obydwoje zostaniemy na obronie, albo obydwoje będziemy stali na ogrzechach i tylko czekali, aż coś poda. Bo innej opcji nie wyobrażam. Cała chwała dla was. No może nie tyle, ale wiesz, no, ale trzeba będzie coś sobie tam, wiesz. Tak jak jest, nawet teraz są Mistrzostwa Świata, niedługo, tak? Ostatnio się dowiedziałem, tak? Są. To nawet ci, co siedzą na ławie i ani razu nie zagrają w Mistrzostwach, ale są na medal, medal dostaną, tak? Też im się coś należy. To nam też się coś należy. A śledzisz te tutaj walki słowne pomiędzy tam Artur Szpilka z Michałem, królują, tam przekrzykiwanie się, kto zostanie bardziej wkręcony, żeby wziąć śrubokręt, bo się będzie tam każdy wykręcał z tej murawy i w ogóle? Wiesz co, ja to ci powiem tak, ja mam nadzieję tylko, że nikt na mnie nie będzie krzyczał. Nikt nie będzie miał do mnie pretensji, bo ja nie jestem piłkarzem, nigdy nie byłem. Nie umiem grać w piłkę, to od razu mówię oficjalnie. I mam nadzieję, że nie będzie trzech rund, że pierwsza i druga runda to będzie właśnie dla tego chłopaczka, dla którego gramy, a trzecia nie będzie dla któregoś z nas, który zostanie tak skontuzjowany, żeby jemu pomóc. Tego boję, żeby nie było trzeciej rundy. A są trenerzy? Jest jakiś gameplan na to? Gameplan jest na pewno jakiś maksymalnie skomplikowany. Wszystko, co dostanę, ja to powiem oficjalnie, wszystko, co dostanę, to od razu rozdzielam do przodu, a wy się bawcie i łapcie. Marcin, jeszcze tak wspomnę, bo pewnie nie umknęło twojej uwagi, chociaż nie wiem, czy widziałem cię na Narodowym. Powrót Łukasza Jarosza. Gdybyś mógł skomentować. Oczywiście Tomek Sarara też zwycięstwo tutaj jakby nie podlega dyskusji, to wiemy. Natomiast Łukasz Jarosz powrócił i w niezłym stylu. Tak, Łukasz wygrał przed czasem z Michałem Wlazło. Z tym, że nie wiem jak ocenić tą walkę. No, Łukasz pokazał duży zakres technik. Widać, że ten rozbrat z ringiem nie wywołał jakiegoś takiego większego wpływu na niego. No ale patrząc na Michała, Michał nie postawił Łukaszowi żadnego oporu. Tak? To była, można powiedzieć, że to była gra do jednej bramki. No bo no, Michał, nie wiem co było z Michałem, może nie wiem, Michał miał słabszy dzień, może gdzieś coś się stało. Ja sam nieraz toczyłem walki, w których nie byłem nieobecny. No, fajnie, że Łukasz wrócił, fajnie, że zawalczył, bo uważam, że po tych wszystkich walkach, które on kiedyś toczył, tak nagle znikł i należy mu się jakieś takie, wiesz, jeszcze uznanie, jeszcze kilka walk, żeby jednak ludzie go zapamiętali jako takiego bardzo dobrego boksera. No ale mówię, ta walka w takiej kategorii, no uważam, że Łukasz nie mógł pokazać wszystkich swoich możliwości, jakie ma, bo mówię, ze strony Michała nie było polu. W ten sposób. Dzisiaj trzy pojedynki opas na gali DSF tak. 16. Który z nich specjalnie ciebie jakoś tak elektryzują? To znaczy, no na pewno... A i jeszcze jest pojedynek ciekawy MMA, znaczy K1. To znaczy MMA. Inaczej. Ten pojedynek, o którym ty mówisz, jest o tyle ciekawy, że żaden z tych zawodników nie ma przeszłości kickbokserskiej. Jedną Denisa stoczył walkę, ale to nie jest przeszłość kickbokserska. Tak. Ja kiedyś jeździłem na nartach, znaczy, że jestem narciarzem? Nie. Tu chodzi o to, że to są chłopacy, którzy będą stawiać dopiero pierwsze kroki w tym. To, że komuś idzie na treningu, na tarczach, na sparingach, to nie świadczy o tym, że on się znajdzie w walce. Bo ja na treningach, jeszcze walczę z MMA, też robiłem zapasy, parter, wychodziło mi to. W walce czasami niestety, nie było tego nawyku. I teraz też. K1, kickboxing, boks tajski, jakby to zwał, jest elementem MMA, ale to nie jest MMA stricte, prawda? I teraz to jest całkiem co innego. Chłopacy, którzy wchodzą typowo do K1, do boksu tajskiego z MMA, widzą tą różnicę dopiero w walce. No i zobaczymy, jak to wszystko zagra, zobaczymy, jak oni to wszystko potrafili zaadoptować, tak? Bo mi na przykład powrót do K1 nie zrobił żadnego takiego jakiegoś wielkiego wow w kategorii kolejnego odnalezienia się w tej walce, bo ja nie nałapałem aż tylu nawyków MMA. Myślałem kiedyś, że nawet Tomek z tobą robiłem wywiad na Błoniach, Stadion Narodowy, kiedyś mnie zapytałeś, pamiętam, przed galą w Szczecinie, czy jakbym dostał ofertę walki w K1, to bym zawalczył. I wtedy pamiętam, że chyba powiedziałem ci, nie, bo się boję tych nawyków. A jednak życie pisze scenariusze, życie napisał taki scenariusz, wszedłem, ja tych nawyków nie mam. I wiesz, ale może to dlatego, no bo ja całe życie
boksowałem, kopałem, a w MMA to był taki epizod. To co, Marcin, dziękujemy bardzo i oglądamy dalej galę. To... Dziękuję i zapraszam wszystkich jutro do Gorzowa. Kto nie może przyjechać, to znajdźcie link Cancer Fighters. Przeliczcie sobie, ile kosztuje bilet, jak nie możecie być oczywiście, ile by was kosztował bilet, ile kosztowało paliwo, obiadek w jedną, w drugą stronę, możecie to wpłacić, jeżeli chcecie pomóc, a jeżeli nie, nie pomagajcie. Thank you.